wiadomo, no, są trzy możliwości w piłce. Można wygrać z remisami albo przegrać. I nam się to za bardzo ostatnio często zdarza, te remisy i takie mecze, które prowadzą z 1-0 na wyjeździe, musimy dociągnąć do końca i szkoda, bo myślę, że no wiadomo, no każdy teraz będzie w swoją stronę ciągnął. Uważam, że my że straciliśmy 2 punkty, bo prowadziliśmy w tym spotkaniu, bo to nie my musieliśmy gonić wynik, a gdzieś tam otworzyliśmy to spotkanie. Więc jestem po prostu trochę zniesmaczony, bo kolejny mecz, w którym wydaje mi się, że graliśmy dobrą piłkę, idziemy do góry jako zespół, straciliśmy 4 punkty. Pierwszy mecz, więc to boli. Dobry mecz bramkarzy, bo i Kudła i Gonen pokazali się ze świetnej strony, broniąc sytuacje, w których piłka właściwie powinna wpaść do siatki, ale niewiele brakło, by wygrać się ten mecz dla Bielska Białej, bo ostatnia akcja meczu przyniosła rozstrzygnięcie takie, że piłka w siatce wylądowała. Sędzia dopatrzył się spalonego, my mieliśmy wrażenie najpierw, że tam po błędzie bramkarza ta piłka jednak od Katowicza nie na się odbiła. Jak pan to co? Tak szczerze powiem, nie wiem w ogóle, co sędzia od zdał, więc... On mówił, że jakiś spalony, nie wiem kogo, czy Titasa, Milesusia, czy Emre, nie wiem, nie mam pojęcia po prostu. Moim zdaniem bramkarz wyleciał piłkę z rąk, więc gdzie tam był spalony, to nie wiem. Szkoda, bo po drugim jest z rzędu i w sumie któryś kolejny w tym sezonie VAR nam zabiera bramki i to boli, bo czasami takie mecze fajnie się wygrywa w takich momentach. W poniedziałek waszym zawodnikiem został Florian Hartfeld. Jakby pan go podsumował dzisiaj jego występ, no bo z trybun wyglądało to bardzo obiecująco. Jak pan to widział z murawy? No to pan sobie już podsumował sam, więc co ja muszę dopowiadać? Wydaje mi się, że jako zawodnik, który raptem 4 dni był u nas w zespole, odbył kilka jednostek treningowych, zaprezentował się bardzo solidnie. Widać, że to jest zawodnik o dobrej jakości, więc myślę, że nam pomoże na pewno w tej rundzie. Tak czasami chyba odbierał też pana zadania, no bo troszeczkę dyrygował zawodnikami pana zespołu, a to pan jednak kapitanem. No nie, no ja wychodzę z założenia, że to nie ma na pewno się opaskę kapitańską. Najważniejsze jest zespół, jest to, żeby kapitanem był zespół, a nie po prostu jedna osoba, czy tam, jeżeli chodzi o jakąś tam jednostkę, więc fajnie, bo też Florian to jest zawodnik doświadczony, a takich potrzebowaliśmy też w zespole, więc czekamy też jeszcze na Tomka Jadłowca, który gdzieś tam się mały uraz przytrafił, więc potrzebujemy takich ludzi, którzy gdzieś tam tym swoim doświadczeniem na pewno wielką pomogą na boisku i szatni. W tym sezonie ma pan 13 argumentów na to, żeby przedłużyć kontrakt z Podbeskidziem. Już wiadomo, jak to wygląda tutaj, to pana przyszłość, no bo na dzisiaj oficjalnie to wygląda tak, że do końca sezonu, tak? Wie pan co, to wyliczycie te bramki. No dla mnie to liczy się dobro zespołu. No ja robię swoje, to co gdzieś tam potrafię najlepiej. No. Jestem rozliczony też nie tylko z samych bramek, ale też jakby z gry zespołu i uczestniczeniem w wielu rzeczach, które gdzieś tam są moim zadaniem, więc to nie ja będę sobie przedłużał kontrakt. Jest tam opcja w moim kontrakcie, że to klub może to przedłużyć i to jest po ich stronie, więc jakby mówię, na ten moment skupiam się na tym, żeby jak najlepiej się zaprezentować na boisku. Myśli pan o drugim z rzędu wygraniu klasyfikacji strzelców? Nie, nie myślę. Dla mnie to nie jest jakby gdzieś tam najważniejsza sprawa. Dla mnie najważniejszą sprawą jest to, żeby zespół szedł do góry i realnie walczył o ekstraklasę. Nie wiem, czy z baraży, czy z którego miejsca, ale po prostu chciałbym, żeby ten zespół bił się w górę tabeli, ponieważ zasługuje, mając taką jakość, jaką prezentuje na boisku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.